Czy linia 743 dojedzie do Błonia? A także czemu autobusy jeżdżą aktualnie co 150 minut w weekendy? I linia 713 z bardzo częstymi kursami w weekendy z autobusami przegubowymi. O tym nie tylko w specjalnym wydaniu Mniejsza z tym BIS. W celu podsumowania, czy Ożarów Mazowiecki jest wykluczony komunikacyjnie z dojazdu do Warszawy i do innych gmin oraz odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego na ten temat. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizjonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, z informacji z Warszawy, gdzie dzisiaj specjalnie tylko i wyłącznie zajmuję się tematem wykluczenia komunikacyjnego Ożarowa Mazowieckiego. Czy faktycznie takie istnieje? Już opowiem wkrótce. Od razu Was przepraszam za brak zbytnio zdjęć autobusów, bo głównie się zajmuję dworcem tam w Ożarowie Mazowieckim, a też tam zbytnio nie jestem często, aby nagrywać coś z drona. Ale co faktycznie mogę powiedzieć, to jest to, iż zaczynając z tego tematu, który mam już teraz na ekranie, linia 743 na razie nie ma w planach przedłużenia się do Błonia, ale o to też zapytam się rzecznika ZTM-u już bezpośrednio w nowym roku, więc w kolejnym Mniejsza z tym, jak jest na odpowiedź, to postaram się Wam o tym powiedzieć. Tu była oczywiście propozycja, że skoro to jest tak blisko od Wolnicy koło Pochocina, aby dojechało to faktycznie bliżej do Błonia, bo czemu Błonie mają ZTM, czemu Błonie ZTM-u nie mają ani drugiej strefy na pociągi, ani żadnego autobusu, a Campinos ma, który jest dużo dalej, no to czemu oni nie mają? Oczywiście na razie oficjalnej informacji takiej nie ma, że nie ma, ale się dopytam, więc postaram się Wam coś na ten temat powiedzieć. Wiem na pewno tyle, że mogę Was... Wszyscy byli pewnie zadowoleni z mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, kiedy dowiedzieli się, że już od 3 grudnia linia 743 będzie jechać bezpośrednio, nie tak jak teraz, nie tak jak wcześniej do cmentarza Wolskiego, tylko będzie jechać do osiedla Gutrzewska przez metro Bemowo. O ile sam dojazd do centrum mniej więcej trwał tyle samo lub parę minut dłużej dzięki temu i na całej trasie autobusowej, o tyle to wprowadziło pewien problem, bo w tygodniu linia jeździ w miarę często tak samo jak wcześniej. Autobusy są te same. Problem jest w tym, że w weekendy pojawia się duży problem. I nie chodzi mi o to, że Wam pokazuję teraz rozkład jazdy na 31 grudnia, bo to jest tak samo wygląda wszędzie. Chodzi o to, przepraszam, chodzi o to, że ta linia, jak widzicie tutaj na rozkładzie, no, jeździ co jakieś 150 minut. To nawet nie jest co 2 godziny, to jest co 2,5 godziny. Oficjalny powód tego jest taki, że skoro linia została wydłużona, a Ożarów Mazowiecki chciał właśnie, bo to na wniosek Ożarowa Mazowieckiego została wydłużona linia do metra Bemowo, Ożarów chciał, aby nie płacić za to więcej, a skoro nie chciał płacić za to więcej, no to jest tyle samo brygad, czyli tyle samo autobusów na danej linii. Co oznacza, że na linii 743 w weekendy jeździ jeden autobus. Dokładnie tyle zajmuje czasu autobusowi, aby przejechał całą trasę, czyli około właśnie 2 godzin 30 minut w dwie strony z postojami i przerwami dla kierowcy. Tutaj nic nie widzę złego. Ale czemu nie mogło być drugiego autobusu? Bo nie chcę mówić, ale tutaj po Waszych licznych komentarzach i innych informacjach wiem, że ten autobus w weekendy rano jest zapełniony i że tym kursem, który jest rano w kierunku Warszawy, to właściwie niektórzy już nie dojadą do pracy, bo zostaną spóźnieni, albo po prostu dojadą w inne miejsca też opóźnieni. Dlatego to jest pierwszy problem, jaki się pojawił w Ożarowie Mazowieckim, czyli bardzo rzadko jeżdżące autobusy w weekendy. Tutaj tylko jeszcze dopowiem, że linia 743, która aktualnie jeździ co 2,5 godziny, czyli co 150 minut, wcześniej przed zmianami, czyli dojazdem do osiedla Gorczewska, jeździła co 2 godziny. To też nie było często, ale różnica 2 godziny, a 2,5 godziny, różnica 120 minut, a 150 minut
chyba jest odczuwalne, ale też jestem przekonany, że raczej żaden z mieszkańców, którzy mają po tasie tą linię, chciałby, aby ponownie wróciła do cmentarza wąskiego, tym bardziej, że tam aktualnie nic nie ma. W metrze chociażby jest łazienka, aby pójść sobie, jak już się czeka na ten autobus 2,5 godziny, więc wiecie, 2,5 godziny w łazience, nie takie rzeczy się dzieją w metrze, a na przykład w okolicy jest taki sklep. Na cmentarzu wąskim tego nie ma, co nie zmienia faktu, że autobusy powinny jeździć częściej. Mało tego, druga linia, która tu jeździ, 713, no tutaj wygląda całkiem dobrze, tak? Co 30 minut mniej więcej jeździ, tutaj z kursami przez parkową i tak to ładnie wygląda. Problem jest trochę inny. Taki, jaki pewnie widzieliście w miniaturce. Czyli to, że autobusy jeżdżą tak samo. Tylko, że nie są już teraz przegubowe, tylko są krótkie. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to jest główna linia autobusowa do miasta Ożegrodz Mazowiecki, gdzie trochę dużo osób jeździ codziennie na relacji Warszawa właśnie Ożegrodz Mazowiecki. Co jest tym problemem? To, że miałem przyjemność teraz zjechać tym autobusem, jak jeżdżę do różnych osób w Ożegrodzie Mazowieckim, czy nagrywam też filmy, właśnie w weekendy, i powiem wam, że no niektóre osoby już nie były w stanie wsiąść do autobusu, jeżeli miały coś ze sobą, nie mówiąc o tym, że jakby była osoba niepełnosprawna czy z wózkiem, to też na pewno by nie siadła. Nawet w komentarzach pod ostatnim filmem z Ożegrodza Mazowieckiego jedna osoba napisała mi, podobno to był, jak przynajmniej się napisał, kierowca autobusu, który jeździ właśnie na 713, nie rozumie też, czemu autobusy są na tej linii nie przegubowe, tylko krótkie. Zadam dokładnie wszystkie wnioski i oficjalne kwestie od ZTM-u, opowiem, czemu tak to wygląda, nie inaczej. Ale na koniec powiem jeszcze jedną informację, którą faktycznie chciałem poruszyć, to jest to, iż w Ożegrodzu Mazowieckim też aktualnie jest realizowana przebudowa stacji kolejowej. I nie mam nic tutaj złego, tak? Nowa stacja, dwa perony, w przyszłości możliwość puszczenia tutaj linii SKM, nie wiem tylko kiedy, bo nie mam pieniędzy na to, więc wszyscy by się na to cieszyli. Problem jest tylko jeden, i to dosyć duży. Aktualnie w Ożegrodzu Mazowieckim jest jeden peron jednokrawędziowy, co oznacza, że ruch pociągów od stacji Warszawa-Włochy do Błonie, bo po drodze też są budowane i przybudowane inne odcinki torowe, jak stacja, jak przystanek kolejowy Rokitno, oznacza, że na tym odcinku pociągi jeżdżą wahadłowo. Czyli po jednym torze najpierw parę pociągów w jednym kierunku, później parę pociągów w drugim kierunku, bo się nie mają po prostu gdzie minąć. Co z tego wynika? No, możecie się sami domyśleć. Poranny ruch, poranny szczyt. Jak bardzo zapełnione mogą być te autobusy? Sami sobie odpowiedzcie. Chyba, że chcecie zobaczyć, zapraszam, linia R3, no teraz najczęściej pewnie chyba jeździ z Warszawy Główny, bo tak tutaj poskracali te trasy, ale możecie to zobaczyć, sobie zaobserwować, jak to wygląda. Co chcę przez to powiedzieć, to, że te nasilenie tych wszystkich problemów pokazuje, że faktycznie aktualnie Ożegrodz Mazowiecki w weekendy szczególnie jest bardzo mocno wykluczony z komunikacji jakiejkolwiek do Warszawy. W autobusy co 2,5 godziny to właściwie jest PKS. Nie oszukujemy się. To jest to jeden autobus, który jeździ do Warszawy z cennikiem ZTM-u. Oczywiście dużo lepszy, nie rozpada się, jak się na niego patrzy, a PKS-y aktualnie też już nawet tak wyglądają. Drugi, no to autobus jest tak zapełniony, że właściwie się wsiąść do niego czasami nie da. Trzecie, to pociągi, które człowiek czasami widzi w weekendy, ale jak są co godzinę, to jest dobrze. W tygodniu jest trochę lepiej, zwłaszcza, że teraz to poprawili po niektórych interwencjach pasażerów, ale i tak to nie jest to, co było wcześniej, czyli pociąg właściwie co parę minut. Z tym, że teraz wam nie pokazuję rozkładu papierowego, bo nie jestem w stanie się nim połapać, bo przez tą aktualną przebudowę na zachodniej, którą oczywiście wam pokazuję i bardzo mi się podoba, ale w rozkładach kolejowych, papierowych właściwie nie da się już teraz połapać, jak to wszystko wygląda, więc po prostu wam oszczędzę tego. Właściwie rozkład jazdy co 3-4 dni jest nowy. Albo są inne daty, więc w teorii wygląda, jakby pociąg odjeżdżał co 3 minuty, a tak naprawdę co 3 minuty po prostu jest opóźniony rozkład o kolejne dni, więc weź tu się człowieku domyśl, kiedy ten pociąg faktycznie dojedzie, jeśli nie korzysta z jakiejś aplikacji, jakie to jadę, czy inne. Tutaj pokazują trasy. Dobrze, ponarzekałem. Mogę jeszcze ponarzekać o linii lokalnej, która tu dojeżdża i łączy z Starymi Babicami i innymi miejscami, ale ona jeździ tak rzadko i nie ma jej właściwie o godzina, kiedy człowiek by się chciał nią przyjechać, że chyba oszczędzam tego. Dobrze, to teraz zastanówmy się, co mogli nam podpowiedzieć, abyśmy byli w stanie uwierzyć w to i abyśmy byli w stanie to zaakceptować. Ja powiem wam, że jak gdybym tutaj faktycznie korzystał z tej linii, to chyba nikt by mnie nie przekonało do autobusu jeżdżącego co 2,5 godziny. Ale może uda się przekonać ZTM-owi. Napisałem obydwa pisma,
do Zarządu Transportu Miejskiego i do Ożydowa Mazowieckiego. Ożydow Mazowiecki do dnia dzisiejszego, to już minęło chyba z tydzień czy dwa od tamtego czasu, nie odpowiedział mi, więc domyślam się, że już mi raczej nie odpowie na moje pismo i na oficjalne stanowisko miasta. Napisałem głównie do nich, bo to oni finansują linie podmiejskie, 700, które do nich dojeżdżają, ale napisałem też do ZTM-u i ZTM był trochę bardziej wylewny, bo po prostu odpisał ładny tekst, który mogę teraz cały zacytować, abyście widzieli, na czym to wszystko stoi. W międzyczasie jakieś tam ujęcia będziecie mieli z pociągów czy innych rzeczy. No i tak. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, obsługa komunikacyjna gminy należy do zadań własnych tej gminy. ZTM jest określoną budżetową miasta stołecznego Warszawy, która nie może samodzielnie finansować komunikacji na obszarze innych gmin. Linie strefowe ZTM wyjeżdżające poza granicę Warszawy funkcjonują na podstawie porozumień zawartych między władzami miasta stołecznego Warszawy i władzami gminy podmiejskiej. W skrócie kwota finansowania jest ustalana bezpośrednio z gminą, to nie jest stała kwota. Porozumienie to te określa poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie, przebiegi tras i rozkład jazdy linii strefowych odzwierciedlają zatem poziom usług przewozowych, jakie wykupiły u nas władze tych gmin. Wyjaśniamy, że zmiany do składu jazdy linii 743 została wprowadzona w związku z wydłużeniem tej trasy do stacji Metabemowej i osiedla Gruczewska Pętli. Wprowadzenie korekty było niezbędne z uwagi na wydłużony czas przejazdu linii oraz konieczność zapewnienia ustawowych przerw dla kierowców przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej liczby pojazdów obsługujących linię. I jednego. Zmiany te zostały zaakceptowane przez przedstawicieli gminy Ożydów Mazowiecki. Więc w skrócie Ożydów Mazowiecki na to przystał. Ale lecimy dalej. Nadmieniamy, że w bieżącym roku z powodu problemów kadrowych, niewystarczającej liczby kierowców autobusów, ZTM musiał wprowadzić korekty w rozkładach jazdy części linii. I to nie możecie zobaczyć, jeśli mieszkacie w Warszawie. Polegały one na zmniejszeniu częstotliwości kursowania, likwidacji tzw. mikroszczytów, czyli godzin w szczycie z dodatkowymi kursami, skróceniu godzin ich kursowania oraz zawieszeniu wybranych linii, które kursowały w relacjach, które mogły być zapełnione przez inne linie. W związku z tym obecnie nie posiadamy zasobów kadrowo-taborowych pozwalających na kierowanie do obsługi układu komunikacyjnego dodatkowych pojazdów. W skrócie, nawet jeżeli Ożydow Mazowiecki by dopłacił, to nie ma kto jechać tymi autobusami. I wiem, tutaj liczę na was w komentarzach, bo pewnie część z was może pracuje w ZTM-ie, albo w jakichś częściach ZTM-u, w autobusach, tramwajach czy w innych spółkach, które realizują przewozy, żebyście mi powiedzieli, czy faktycznie jest tak, że brakuje kierowców, brakuje osób, które obsługują te pojazdy i pojazdów. Bo ja nie wiem, ja nie pracuję w tych miejscach, wiem mniej więcej, że o tym wszyscy mówią, że brakuje kierowców, ale czy faktycznie tak to wygląda? I wasze stanowisko w tej sprawie też byłbym w stanie zapytać, tak samo jak was, pasażerów tychże okolic czy mieszkańców. Jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo przecież linia 713. Odnosząc się do kwestii taboru obsługującego w weekendy linię 713, informujemy, iż zmiana w układzie komunikacyjnym odbywa się w wyniku bilansowania rzeczywistych potrzeb przewozowych oraz posiadanych środków na ich zaspokojenie. W ramach działań statutowych oraz zgłaszanych postulatów dokonujemy stosownych zmian, w których w wyniku podejmujemy decyzje mające na celu racjonalne wykorzystywanie przyznanych środków. Na bieżąco prowadzimy obserwacje wykorzystywania przez pasażerów poszczególnych linii komunikacyjnych w różnych porach dnia i na podstawie prowadzonych analiz optymalizujemy rozkład jazdy wraz z przydzielonym rodzajem taboru. Skierowanie do obsługi linii 713 w soboty i dni świąteczne autobusu w 12-metrowych nastąpiło jednocześnie ze zwiększeniem częstotliwości jej kursowania. Przed wprowadzeniem zmiany linia była obsługiwana przez autobusy przegubowe, ale kursowała co 40 minut. Obecnie kursuje co 30 minut i ma autobusy krótsze. Więc no, w teorii to jest całkiem zrozumiałe, jednakże nie jestem do końca przekonany, czy różnica 10 minut faktycznie zmotywowała, aby faktycznie lepiej rozłożyła się liczba pasażerów w autobusach.
miałem tego świadkiem, że tak nie wyglądało to. Ale tutaj jednocześnie informujemy, że funkcjonowanie linii 713 jest przez nas obserwowane, a do jej obsługi kierowane są pojazdy wchodzone w system zliczenia pasażerów. Jeśli zgromadzone przez nas dane wskażą występowanie nieprawidłowości w miarę posiadanych zasobów kadrowo-taborowych, będziemy starali się podejmować stosowne działanie zaradcze, ewentualnie decyzje w tym zakresie będą podejmowane w porozumieniu z gminą Ostrów Mazowiecki. W skrócie, jeżeli wyjdzie im, że faktycznie ludzie się nie mieszczą w autobusach, to zrobią coś z tym. A co do linii 743, to aktualnie nic się nie zmieni. Wiem też z przecieków, tak z innych stron, z których już faktycznie wiem, że niektóre rzeczy są potwierdzone, że nie są planowane jakiekolwiek zmiany do marca. Nie chcę nic mówić, że chyba najwięcej pasażerów korzysta, zwłaszcza z ogólnie transportu publicznego, zimą, kiedy raz, że nie jeżdżą autami, bo jest dłuższe paliwo, bo się więcej spala, a dwa, zimą jest zimno i czekanie dwóch czy dwóch i pół godzin na przystanku w weekend, no, na pewno nie jest czymś, co chcielibyście przeżyć. Co mogę powiedzieć na sam koniec, to jest to, iż planowane zmiany mogą być w marcu i to takie bardziej bym powiedział, że to nie jest potwierdzone stanowisko. To jest możliwe, że w marcu, bo wtedy faktycznie się zmieniają kolejne elementy, jeżeli chodzi o finansowania i inne rzeczy, ale nie jest to planowane na linie weekendowe 743. Więc na razie, dopóki nie będę mieć oficjalnego stanowiska Ostrowa Mazowieckiego, nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy ta sytuacja zostanie rozwiązana w jakikolwiek sposób. Wiemy tylko tyle, że zatem nie ma odpowiedniej ilości kadry, żeby jeździły częściej autobusy. To jest problemem. I 713 jest aktualnie monitorowana. Pociągi nie będą jeździć częściej, bo aktualnie nie ma dalej możliwości, a linie lokalne jeżdżą jak jeżdżą. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i dowiedzieć się, czy Ostrów Mazowiecki coś odpowie, jak będzie odpowie, to tym oczywiście was poinformuję. To kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jakoś w tym miesiącu będzie kolejny film z Ostrowa Mazowieckiego, ale z przebudowy stacji. A do tego czasu ja się z wami żegnam i zobaczymy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, kiedy to będzie i nie wiem, z czego to będzie, tylko tyle, że życzę wam powodzenia mieszkańcom Ostrowa Mazowieckiego w najbliższych miesiącach. Cześć!